Ewangelikani, protestanci nie biją dzieci. Nie uważamy, że Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy bili swoje dzieci. To jest jakaś bzdura. To jest po prostu jakaś bzdura i nieprawda. Od środy w internecie straszna, rozpętała się burza, dlatego że jedno z protestanckich wydawnictw, nawet nie w ostatnim czasie, wydało książkę Pasterz Dobrego Serca. I ta książka, jak wiele innych, które jest na rynku, zachęca do tego, żeby, żeby bić dzieci. I to, co robi ta książka, bardzo niedobrego, to przekazuje taką informację, że. Kary cielesne są usankcjonowane w Biblii, że Pismo Święte zachęca chrześcijańskich rodziców do stosowania kar cielesnych. Jestem przekonany, że to jest bzdura i chcę, żeby o tym był dzisiejszy odcinek. Zadzwoniła do mnie znajoma i mówi: Michał, czy słyszałeś o tym burzy, jaka się rozpętała w internecie? I mówi: Wypowiadają się psychologowie, wypowiadają się socjologowie, wypowiadają się osoby zaangażowane w pomoc rodzinie, natomiast brakuje takiej wypowiedzi. Ewangelikalnego pastora, który może powiedzieć: Nie, to nie jest to, czego nauczamy, i to nie jest biblijne świadectwo. Więc dzisiaj w nocy pracowałem, przeczytałem tę książkę, przeczytałem to, co się dzieje na forach, i chcę się do tego odnieść. I o czym będę mówił? Pierwsze to chcę przedstawić Wam te teksty, które rzeczywiście łączą kary cielesne z wychowywaniem dzieci, ale chcę zadać pytanie, czy jesteśmy gotowi na konsekwentne stosowanie starotestamentowych wskazówek dotyczących postępowania z dziećmi? Dlaczego inne normy przykładamy do dzieci, a inne do dorosłych? Wreszcie, to jest bardzo ważne założenie: Biblia nie jest podręcznikiem ani fizyki, ani budowy domów, ani też pedagogiki. Powiem też o tym, o czym nie wiedzieli biblijni autorzy, i o tym, że w świetle badań wszyscy mamy coś na sumieniu. A myślę, że jak dojdziemy do końca, to zobaczymy, że wbrew pozorom to wcale nie jest film o tym, czy bić, czy nie bić dzieci, ale pytanie dotyczy raczej tego, czy mówimy prawdę o sposobie, w jaki Bóg z nami postępuje, czy raczej rysujemy karykaturę Pana Boga. Po pierwsze, chcę się odnieść do tego, że w Piśmie Świętym znajdujemy wersety, które sankcjonują kary cielesne, kary fizyczne stosowane zarówno wobec dorosłych, jak i wobec dzieci. A że dyskusja dotyczy dzieci, to przeczytam te teksty. W Księdze Przysłów, albo Księdze Przypowieści Salomona, w 13 rozdziale, czytamy: Kto szczędzi rózgi, krzywdzi swojego syna. Ten, kto go kocha, trzyma go w karności. W tej samej księdze, kilka rozdziałów dalej. Sińce i razy służą zmazaniu zła. Rany oczyszczają zakamarki wnętrza. To samo dalej. Głupota tkwi w sercu chłopca, usuwa się jest stamtąd rózgą karności. Nieszczęść chłopcu karcenia. Jeśli uderzysz go rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, ale jego duszę uchronisz przed światem umarłych. Więc są takie teksty w Piśmie Świętym, i dla nas ewangelikalnych chrześcijan, którzy kochamy Biblię. One stanowią pewne wyzwanie, ale chcę opowiedzieć w tym odcinku, dlaczego one absolutnie, w żadnym wypadku, nie zachęcają nas do tego, żebyśmy bili nasze dzieci. Większość moich znajomych, większość moich przyjaciół, których znam w różnych protestanckich kościołach, czy to są baptyści, zielonoświątkowcy, Chrystusowi, nie ma znaczenia. W całej tej rodzinie ewangelikalnych chrześcijan nie bije swoich dzieci, uważa, że przemoc fizyczna jest zła i unika jej stosowania. Także nie bijemy swoich dzieci. Pierwsze pytanie, jakie myślę, że powinien zadać sobie każdy, kto chce serio i literalnie potraktować. Te biblijne wersety o używaniu ruzgi jako takie przyzwolenie na karanie swojego syna, to chcę zadać pytanie, czy jesteś naprawdę gotowy na literalne potraktowanie wszystkich biblijnych wskazówek, jak rodzice mają obchodzić się ze swoimi dziećmi. Jeżeli uważasz naprawdę, że uzasadnione jest takie literalne odczytywanie każdego tekstu biblijnego, który mówi o tym, jak masz postępować ze swoimi dziećmi, to przeczytajmy razem fragment z 21 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. A tam pada taka rada dla rodziców, krnąbrnych nastolatków. Każdy, kto był rodzicem nastolatka, wie, że jest taki moment, kiedy nastolatek jest wyjątkowo krąbny. I biblijne wskazanie, jak, jak postępować z takim dzieciakiem, który doprowadza Cię do szewskiej pasji. Jeśli jacyś rodzice będą mieli upartego i buntowniczego syna, takiego, który nie słucha ojca ani matki i przeciwstawia się im, mimo że go karcą, to schwytają ojciec i matka i przyprowadzą do starszych miasta, do bram tej miejscowości. A tam powiedzą starszym miasta, nasz syn jest uparty i zbuntowany. To nieusłuchany łobuz i pijak. A wtedy mężczyźni tego miasta ukamieniują go. Poniesie śmierć. Rodzice, którzy uważacie, że książka, o którą jest teraz tyle szumu, Uzasadnia karcenie dzieci w biblijny sposób. Rodzice, którzy uważacie, że każda inna książka, która mówi, że bicie dzieci, że stosowanie kar cielesnych wobec dzieci jest w porządku, czy naprawdę jesteście gotowi na to, żeby również swoich nastolatków potraktować w tak zwany biblijny sposób? Jest mi przykro, że z powodu tej książki ludzie uważają, że Biblia zachęca do bicia dzieci. Bo z jednej strony ci, którzy to mówią, podpierają się biblijnymi wersetami z księgi przysłów, które przeczytałem na początku, a z drugiej strony ten przed chwilą przeczytany przeze mnie tekst traktują metaforycznie. Więc jeśli nie wszystkie teksty Biblii traktujesz literalnie, to może tego też nie należy traktować literalnie. Może po prostu tym tekstem niektórzy wycierają sobie gębę. On nie uzasadnia, jestem o tym głęboko przekonany, nie sankcjonuje stosowania kar cielesnych wobec dzieci, i będę starał się to wykazać. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to dlaczego stosujemy inne miary wobec dzieci, a inne wobec dorosłych? Biblia pełna jest kar, które należą się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. I te wszystkie kary stosowane wobec dorosłych w starożytności miały charakter kar cielesnych. Czasami to było bicie, czasami to były rózgi, czasami to było obcinanie, nie wiem, kończyn, odrąbywanie kończyn, wyupywanie oka, wybijanie zębów, na przykład za wybity ząb należało komuś wybić ząb. Więc starożytność nie znała innych kar. My dzisiaj znamy więzienia, znamy mandaty, więc wobec dorosłych stosujemy zupełnie inne kary niż dosłownie cielesne. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jedzie cała rodzina, tatuś kieruje, mamusia siedzi obok, dzieci szczęśliwe jadą samochodem, nagle zatrzymuje ich policja. Okazało się, że tata przekroczył prędkość i policjant przy wszystkich wyciąga tego ojca z samochodu, zdejmuje mu spodnie i daje mu baty na goły tyłek, bo przekroczył prędkość. Nie stosujemy wobec dorosłych kar cielesnych, mimo że Biblia za wszystkie przewinienia w Starym Testamencie, kiedy mówi o przestępstwach i karach, mówi o karach cielesnych. Pierwszy wniosek, starożytność nie znała innych kar. Nawet jeżeli znajdujemy w starożytności karę więzienia, to więzienia w biblijnych tekstach i w starożytności nie miały charakter kary, tak jak mają dzisiaj, ale raczej aresztu śledczego. I tam przebywano do czasu wyjaśnienia sprawy, a kiedy była wyjaśniana sprawa, zasądzana była kara. Najczęściej właśnie albo kara śmierci, albo odrąbania ręki, albo wymierzenia określonej ilości uderzeń różgą. Więc pytanie, które zadaje drugie, to brzmi dlaczego Dlaczego inną miarę stosujesz wobec dzieci, a inną wobec dorosłych? Dlaczego nie uważamy, że biblijne są cielesne kary wobec dorosłych? Wiem, niektórzy z Was uważają, że złodziejom powinno się odrąbywać ręce, ale to jest zdobycz naszej cywilizacji, że jednak szanujemy się i godność człowieka w inny sposób niż w wiekach średnich czy w starożytności. I teraz Stary Testament rzeczywiście znajduje cały wachlarz kar cielesnych dla dorosłych: że za wybicie zęba, wybicie zęba. Odrąbanie ręki, wyłupanie oka, w różnych sytuacjach różne kary, kara rózgi za cudzołóstwo, na przykład ukamienowanie. Dlaczego z tą samą poważną miną nikt nie postuluje kary ukamienowania za przyłapanie na cudzołóstwie? Ona jest tak samo starotestamentowa, jak wskazanie dla rodziców, używaj rózgi do karcenia swojego syna. I wszystkie starożytne teksty poświadczają to, że ludzkość od zawsze się po prostu prała. Ludzie stosowali kary cielesne, lali się i dopiero w naszych czasach zaistniał świat, w który w inny sposób stosujemy wobec siebie sankcje negatywne, powiedzielibyśmy językiem socjologii, czyli w różny sposób stosujemy wobec siebie kary, współżycie społeczne wymaga stosowania sankcji pozytywnych, czyli nagród. Mała Marysia, nie wiem, dostała bardzo dobre oceny, i w nagrodę za to, nie wiem, rodzice zabierają ją na wakacje, a babcia daje w prezencie pieniądze, a pani w szkole dała książki. To są sankcje pozytywne, czyli nagrody. I funkcjonowanie w społeczeństwie, wychowanie dzieci wymaga również stosowania sankcji negatywnych, czyli kar. Nie wiem, że Marysia, kiedy nie chce się uczyć, to rodzice dwa dni wyłączają jej internet. Albo na przykład mama mówi: Jest mi przykro, kiedy się tak zachowujesz. I to już jest też kara dla wrażliwej Marysi, że mamie jej zachowanie sprawia przykrość. Więc prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa od zawsze wymaga sankcji pozytywnych i negatywnych, ale w starożytności one miały charakter fizyczny. W naszych czasach, zarówno wobec dorosłych, jak i wobec dzieci, one mogą mieć charakter inny niż kar fizycznych. Myślę, że dojrzeliśmy do tego, żeby powiedzieć: że Biblia nie jest podręcznikiem. Z jakiejkolwiek naukowej dziedziny. Nie jest podręcznikiem do fizyki, nie jest podręcznikiem do budownictwa i architektury i nie jest też podręcznikiem pedagogiki. Oczywiście, my biblijni chrześcijanie, ewangelikalni chrześcijanie, jak każde środowisko, mamy główny nurt i jakieś fundamentalistyczne ekstrema. To jest w każdym środowisku. Kościół katolicki ma swoich lefebrystów, ale nikt nie traktuje tego jako, nie wiem, wyznacznika tego, czym naprawdę jest katolicyzm, oprócz samych lefebrystów. I tak samo fundamentalizm nie jest przypięty do ewangelikalnego chrześcijaństwa. To nie jest tak, że my ewangelikalni traktujemy Biblię literalnie. Autor tej książki, wokół której jest kontrowersja, rzeczywiście tak potraktował Pismo Święte. Ja się oburzam i mówię tak Biblii nie wolno traktować, to jest wycieranie sobie gęby Biblią. Na dowód tego chcę powiedzieć, że nie dalej jak w kwietniu jeden z ewangelikalnych kościołów zorganizował konferencję, na której duchowny tego kościoła, dr Tomasz Józefowicz, mówił, dlaczego niebiblijne jest przekonanie, że kary fizyczne są dobre. Możecie to zobaczyć, ale nie klikajcie teraz, na końcu jeszcze raz pojawi się okno z tym filmem. Jest wiele badań, które wykazują związek między karami cielesnymi, a... Trwałym uszczerbkiem w psychice dziecka i w jego dorosłym funkcjonowaniu. Oczywiście, czy mogli o tym wiedzieć w średniowieczu, czy mogli o tym wiedzieć w starożytności? Nie, dlatego że stosowano masowo kary fizyczne i dopiero musiały przyjść czasy, w którym można porównać dzieci, które były bite, z dziećmi, które nie były bite. Czyli dopiero z pojawieniem się postulatów zaprzestania bicia można było zbadać, jakie skutki wywołuje bicie, bo można to porównać z tymi, którzy nie byli bici. I tych badań jest bardzo dużo, natomiast pani profesor Elisabeth Gershoff dokonała takiej metaanalizy tych danych i okazało się, że wszystkie badania, które wzięła pod uwagę, potwierdzają, że istnieje związek, Kar z gorszą kondycją psychiczną dziecka, z gorszą psychiczną kondycją osoby dorosłej. Że wszystkie badania wskazują na wpływ kar cielesnych na osłabienie relacji dziecka z rodzicem. Wszystkie badania potwierdzają związek między agresją dziecka a stosowaniem kar fizycznych. Wszystkie 13 analizowanych przez nią badań z wyjątkiem jednego potwierdzają, że zachowania przestępcze i antyspołeczne są związane z karami cielesnymi. Wszystkie analizowane przez nią badania potwierdziły, że jest związek między zachowaniami a społecznymi osłabieniami. Osoby dorosłej, a stosowaniem wobec niej kar w dzieciństwie. I podobnie wszystkie badania pokazały, że istnieje związek między biciem dziecka, a stosowaniem potem przez dorosłego, który wyrósł z tego dziecka, przemocy fizycznej wobec bliskich mu osób. I teraz czas na biblijną fuente z tych badań. Zdecydowanie Nowy Testament wzywa nas do tego, żeby przerwać spiralę przemocy. Błogosławieni są ci, którzy czynią pokój. Więc teraz zadaję pytanie w świetle tych badań, który rodzic czyni pokój, który rodzic przerywa spiralę przemocy, czy ten, który każe swoje dziecko cieleśnie, czy ten, który w inny sposób usiłuje wychowywać swoje dziecko. Wszyscy jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do tego, żeby nieść pokój, żeby przerwać spiralę przemocy. Dlatego, że najważniejsze objawienie się Boga to jest to, co Jezus nam powiedział o Bożym charakterze, a Jezus powiedział błogosławieni są ci, którzy czynią pokój. Więc bez wątpienia przynagleniem i przykazaniem dla chrześcijan jest przerwać spirale przemocy. I te wszystkie badania pokazują, że przerywasz spirale przemocy, że przerywasz napędzającą się agresję w dorosłości dzieci, które były bite w dzieciństwie w jeden sposób Rezygnując z kar cielesnych wobec swojego dziecka. Więc dla mnie imperatywem, jako dla chrześcijańskiego rodzica, jest przestać karać moje dzieci fizycznie. Dlaczego? Dlatego, żeby one potem nie reagowały agresją i przemocą fizyczną wobec innych, czy to dorosłych, czy dzieci. Mamy czynić pokój, i rezygnacja z kar fizycznych jest prostym sposobem na przerwanie takiej nakręcającej się spirali przemocy w kolejnych pokoleniach. Ja zadaję sobie pytanie, skąd to się bierze, skąd to się bierze, że ludzie z takim przekonaniem argumentują, że Biblia zachęca do kar fizycznych. Ja wszedłem na stronę, wszedłem na facebookowy profil y, Teda Tripa, autora tej książki Pasterz Dobrego Serca, i to, co tam zobaczyłem, to jest temat na inny odcinek. Wiecie o korzeniach fundamentalizmu, o przyczynie, dla której ludzie uciekają w takie ekstremalne stanowiska, ale w dużej mierze to też jest takie poczucie wyobcowania w świecie, którym się zmienia i chęć wskrzeszania świata, który, który zniknął. Zresztą, w tej książce, która znalazła się pod słusznym ostrzałem, zobaczycie, że on tam żałuje i biadoli nad przemianami społecznymi, które zapoczątkowały się w latach 60. ubiegłego stulecia. No i jego prawo biadolić i żalić, że świat, który znał albo który wydawał mu się bezpieczny, przeminął. Natomiast to w ogóle nie jest chrześcijańska postawa. Patrzeć wstecz i mówienie, że kiedyś było lepiej. Chrześcijanie z ufnością i nadzieją patrzą na świat, który nastaje, bo w każdym pokoleniu wiedzą, że niosą radość, nadzieję i pełne optymizmu przesłanie o zbawieniu, które płynie krzyża, więc my nie boimy się zmian społecznych, dlatego że wiemy, że Ewangelia, którą żyjemy, ona w każdym pokoleniu w cudowny sposób ożywia i w każdym pokoleniu jest cudownym ratunkiem i najlepszą wiadomością, jaka może dotrzeć do człowieka. Ten strach jest zupełnie niepotrzebny. Więc jedna z przyczyn takiego literalnego traktowania Biblii to jest ta pokusa fundamentalizmu, która chce powiedzieć, naprawdę w moim przekonaniu nie ma nic wspólnego z ewangelikalnym chrześcijaństwem. Druga przyczyna to jest to, że wszyscy mamy coś na sumieniu i szukamy uzasadnienia dla swoich słabości, z badań profesor Ewy Jóźwiak z Uniwersytetu Śląskiego, która na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka regularnie monitoruje właśnie te zjawiska związane z percepcją przemocy wobec dzieci czy kar cielesnych wobec dzieci, okazuje się, że ankietowani dorośli, my wszyscy w naszym społeczeństwie, nie tylko ewangelikalni, w 52% stosowaliśmy wobec swoich dzieci klapsy, a co czwarty z nas dopuszcza sprawianie dziecku lania. Więc w tym sensie wszyscy mamy coś na sumieniu. Ale wiecie, ja nauczam moje dzieci, że nie można kłamać. Ale czy to nie znaczy, że kłamię? Oczywiście, że zdarza mi się nie powiedzieć prawdy. Czy no, zachęcam moje dzieci, żeby były odważne? Dla chrześcijan odwaga jest cnotą, a nie zdarza mi się, nie wiem, zadziałać w życiu w taki sposób, że yy, stchurzę i jest mi wstyd, że stchurzyłem tak. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, żeby teraz swoich słabości i grzechów. Nie uzasadniać, że to jednak jest biblijne postępowanie. I tak samo w większości rodziców zdarzy się dać dziecku klapsa. Spytałem moich znajomych, którzy zdecydowanie deklarują, nie wolno dziecka bić, czy nigdy nie zdarzyło ci się dać dziecku klapsa. Niektórzy mówią nie raz, niektórzy pamiętają, że raz jeden im się zdarzyło i to było bardzo traumatyczne przeżycie. Natomiast powtarzając to, z badań profesor Jóźwiak, które ludzie zawsze i tak w badaniach się wybielają i oczyszczają, okazuje się, że większość z nas zastosowała kary cielesne. I teraz mam wrażenie, że to jest kolejny powód takiego, wiecie, pompowania swojego dobrego samopoczucia. No tak, Biblia uzasadnia to, że mogę być moje dziecko. Nie, te przeczytane teksty, ciągle do tego zmierzam, nie pozwalają na kary cielesne wobec dzieci. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że nie taki jest Boży charakter. Objawienie w Biblii jest progresywne, nie wszystkie też wersety mają jednakową wartość. Jest przykazanie: nie zabijaj i nie będziesz jadł krewetek. No naprawdę chyba trzeba być skończonym głupcem, żeby powiedzieć, że oba przykazania mają taką samą wagę. I tak samo Boga z każdym kolejnym rozdziałem Pisma Świętego poznajemy lepiej i wierzymy jako chrześcijanie, dlatego jesteśmy chrześcijanami, że wierzymy, że najpełniej i najdoskonalej Bóg objawił się, objawił swój charakter w Jezusie Chrystusie. I teraz, co Jezus nam mówi o Bogu? Przede wszystkim mówi nam o Bożym Charakterze i postępowaniu z człowiekiem, który zgrzeszył i zasługuje na karę, w przypowieści o synu marnotrawnym, która powinna mieć tytuł Przypowieść o kochającym ojcu. Tam syn, wiecie, poszedł w długą, rozwalił majątek ojca, ale kiedy wraca do ojca, ojciec ja to muszę powiedzieć. Najpierw przypomnę ten fragment z książki, który krąży w internecie. Nie posprzątałeś pokoiku, mówi ojciec do dziecka. A dziecko mówi: No tak, nie posprzątałem, to teraz muszę ci wymierzyć karę. I potem jest tam takie zdanie, pod spodem, nie wiem czy doczytaliście, że w ten sposób przywracamy dziecko do miejsca, w którym Bóg chce je błogosławić. Jak przeczytałem to mojej żonie, ona powiedziała: Michał, myślę, że powinniśmy pokazać to naszym córkom, żeby zobaczyły co tracą. Więc w tej książce jest takie założenie, że kara fizyczna przywraca dziecko w miejsce, w którym Bóg chce je błogosławić. Co za bzdura. Wiecie, wczoraj wieczorem dopiero ta sprawa wyszła, nigdy nie czytaliśmy takich książek wcześniej. I kręciliśmy się po kuchni z moją żoną, w takim momencie, kiedy już dzieci poszły spać i jest taki upragniony przez rodziców spokój. Ci z was, którzy macie dzieci, znacie to uczucie, i nagle nasza sześcioletnia córka w piżamce, wiecie, wchodzi do pokoju i mówi: Nie mogę spać. Nie bijemy naszych dzieci, ale czasami używamy sformułowania, bo zaraz dam ci klapsa. Chociaż niego nie dajemy go nigdy. Ale moja Iza akurat przed chwilą przeczytała ten fragment z tej książki i mówi, "Livia, idź w tej chwili do pokoju, bo zaraz Cię przywrócę w miejsce błogosławieństwa. Jezus opowiedział historię o synu marnotrawnym, która powinna mieć tytuł Przypowieść o kochającym ojcu, jako właśnie ilustrację tego, w jaki sposób Bóg postępuje z człowiekiem, który narozrabiał. Zauważcie, że ten ojciec wybiega na spotkanie syna i nie mówi, narozrabiałeś, teraz muszę Cię ukarać, ale... Nawet temu synowi nie wypomina, że przechulał pół majątku i zmarnował sobie życie. Nawet tego mu nie wypomina, ale cieszy się, że odzyskał syna, za którym stęsknił się. I możesz powiedzieć no okej, okay, dobra, ale ten syn wrócił. Ten syn pokutował, ten syn wyznał grzech i powiedział: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Wiecie, była kobieta, którą przyprowadzono do Jezusa i były sankcje fizyczne nad grzechami, które popełniła, czyli oni mieli instrukcję w jaki sposób ją ukarać. Kobietę przyłapaną na cudzołóstwie należy po prostu kamienować. I ona nie powiedziała, przepraszam, ona nie powiedziała żałuję, a Jezus swoim zachowaniem powiedział, nie będę cię karał. Spytał ją wprost, gdzie są ci, którzy cię potępiali, a potem zapewnił ją o tym, że On jej nie potępia, i dopiero wtedy wezwał ją: i ci więcej tego nie lub. Zero sankcji, zero kary. Wiecie, nie powiedział teraz nie wiem, dostaniesz ataku wy kulszowej. Niech cię boli przez tydzień żebyś wiedziała, że nagrzeszyłaś. Ludzie, wiecie, ja się zastanawiam, jaki trzeba mieć obraz Boga, żeby wobec dzieci powiedzieć, klaps przywraca Cię w miejsce Bożego błogosławieństwa, a samemu jako dorosły człowiek uważać, że Bóg przywraca mnie w miejsce błogosławieństwa po prostu na podstawie swojej łaski, miłości, przebaczenia, miłosierdzia i nie muszę fizycznie cierpieć, żeby, nie wiem, wyrównać rachunki albo poczuć, że źle coś zrobiłem. Jako dorośli przecież nikt z nas nie uważa, że Bóg w odpowiedzi na nasze złe postępowanie po prostu nie wiem, zsyła nam ból zęba, albo że ktoś nas napadnie w ciemnej ulicy, ale że odpowiednia dawka cierpienia musi wyrównać zło, które zrobiliśmy. To jest jakieś bzdurne myślenie. I wiecie, kończąc, chcę powiedzieć, ten film nie jest o biciu dzieci. Ten film nie jest o tym, że można bić dzieci czy nie. To nie jest najważniejsza oś sporu. Ten film jest o tym, żeby nie wycierać sobie gęby Biblią, żeby nie traktować jej instrumentalnie. Jeśli uważasz, że rzeczywiście przy powieści Salomona przynaglają Ciebie do stosowania różgi, to czy naprawdę uważasz, że piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, każe ci ukamienować Twojego zbuntowanego nastolatka, no nikt z nas nie jest na tyle głupi. No Palnijmy się w czoło i wyciągnijmy z tego wreszcie jakieś sensowne wnioski. I wiecie, ten film jest o tym, że robimy takim literalnym traktowaniem Pisma Świętego, taką, wiecie, chałupniczą egzegezą, robimy po prostu z chrześcijaństwa karykaturę. Mówimy rzeczy o Bogu, których Biblia nie mówi, i robimy taką antyreklamę chrześcijaństwu i Ewangelii. Wiecie, żeby było jasne: Biblia dla mnie jest najważniejszą księgą wszechczasów. Biblia dla mnie jest więcej niż księgą. Jest dla mnie objawieniem się Boga, jest dla mnie Bożym Słowem, jest miejscem spotkania z Bogiem i miejscem poznawania Boga, poznawania Bożego charakteru. Jestem chrześcijaninem, jestem Bogu wdzięczny za to, że mogę mu służyć, ale kiedy czytam takie książki jak ta wspomniana książka Teda Tripa, to jest mi po prostu wstyd za to, że niektórzy robią z chrześcijaństwa jego karykaturę. I nie dziwię się, że dobrzy i wrażliwi ludzie. Czytając takie książki, czy widząc to, co w internecie, tę burzę, którą wywołała ta książka, mówią z Bogiem chrześcijan nie chcę mieć nic wspólnego. Dlatego, że jedynym, co usłyszą, to nie jest komunikat o Bogu, który objawił się w Ewangelii, o Ojcu, który wybiega na spotkanie skruszonego grzesznika, tylko widzą karykaturę chrześcijaństwa. Bo tak inaczej się tej książki nie da nazwać. Widzą karykaturę, która z ewangelicznym przekazem nie ma nic wspólnego. I chcę się zwrócić do tych spośród nas, którzy naprawdę myślicie sobie teraz: Michał, kocham Biblię. I nie wiem, co z tym wersetem zrobić. Czytam tekst, że kto kocha swoje dziecko, ten nie oszczędza mu ruzgi. Kocham Biblię, nie chcę zlekceważyć, nie chcę powiedzieć, że ten tekst biblijny już nie obowiązuje. Co mam z tym zrobić? Chcę ci powiedzieć: Zrozum ten tekst i odczytaj ten tekst we właściwym kontekście, w którym on powstał. Starożytni nie znali innej kary niż kara cielesna. Więc to słowo ruzga jest synonimem tego, co dzisiaj byśmy powiedzieli, jest sankcją negatywną, czyli karą. Wychowujemy dzieci za pomocą sankcji pozytywnych, czyli nagród i sankcji negatywnych, czyli kar. I teraz ruzga jest synonimem wszystkich kar. Ale my żyjemy w innych czasach, nie żyjemy w starożytności. Znamy inne rodzaje kar i wiemy z badań, że te kary są lepsze. Więc ten tekst rzeczywiście mówi, jeżeli chcesz dobrze wychować dzieci, jeśli chcesz dzieci wychować w sposób, który będzie źródłem błogosławieństwa dla nich samych i dla ludzi wokół nich, to stosuj wobec nich nie tylko nagrody, ale stosuj też kary. Ale chcę to powiedzieć, jest tyle pięknych kar. Naprawdę. To nie muszą być klapsy. To nie musi być lanie. Oczywiście znajdziesz teorie, które będą mówiły, że można wychowywać dzieci całkowicie bez nagród i bez kar. Nie wiem, nie jestem pedagogiem, jestem socjologiem, nie znam się na tym. Ale ocalisz ten werset, mówiąc: Biblia zachęca mnie do tego, żeby zarówno stosować wobec dziecka nagrody, jak i kary. Ale jest, tak jak powtórzę, jest tyle pięknych kar. Jedno popołudnie bez internetu. Więc chcę powiedzieć: nie bój się, nie sprawisz panu Bogu przykrości i nie zdradzisz swojego biblijnego ewangelikalizmu. Jeżeli wychowując dzieci będziesz stosował wobec niego kary, ale to nie będzie rózga, nie musisz się tego bać, że staniesz się niebiblijnym chrześcijaninem. Wiem, że dla nas ewangelikalnych to przekonanie o tym, że naszą wiarę podporządkowujemy biblijnym wskazówką jest niezwykle ważne, jest najważniejsze. Ale czytajmy te wskazówki mądrze, w przeciwnym razie naprawdę jacyś ekstremiści podburzą nas do tego, żebyśmy kamienowali swoje dzieci. Bądźmy w tym mądrzy. Ja wiem, że powiesz Michał, przesadzona hiperbola, to się nie zdarzy. Po prostu rysujemy karykaturę Boga co jakiś czas. Czy to jest pan Tomek Sikej, czy to jest Ted Trip, tego jest teraz masa. Dzięki za to, że, że tego wysłuchaliście. Jestem ewangelikalnym pastorem, jestem chrześcijaninem, poważnie traktuję Biblię i jestem głęboko przekonany, że Biblia nie zachęca nikogo do stosowania kar cielesnych. Nie zachęca nas, ewangelikalnych chrześcijan, do stosowania kar. My, ewangelikalni protestanci, nie bijemy naszych dzieci. Ten kanał powstaje dlatego, że biblijne chrześcijaństwo jest dużo piękniejsze niż biblijne ekstremizmy. I dlatego, że biblijne chrześcijaństwo daje więcej nadziei niż strachu i więcej szacunku niż wrogości. Naprawdę Bóg bardzo mocno kocha ten świat. Jeżeli wasze serca biją w tym samym rytmie i macie tę samą wrażliwość, to proszę wspierajcie ten kanał swoimi subskrypcjami. Dzięki.